kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film. Będzie to film z zapowiedzią Vlogmasów w tym roku. Tak, w tym roku postanowiłam pierwszy raz na tym kanale nagrywać Vlogmasy. W zeszłym roku zbyt krótko miałam ten kanał i się nie podjęłam tego. W tym roku stwierdziłam, że się podejmę tego. Zobaczę, jak mi to wyjdzie. I zapowiedź Vlogmasów to jest też taki film, w którym pokażę Wam, jakie kalendarze sobie zakupiłam, jakie dwa kalendarze dostałam w prezencie. I ogółem też będę miała do Was takie pytanie, ale zanim przejdziemy do omawiania tego wszystkiego, to na wstępie bardzo Was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli tego nie robicie. Was to nic nie kosztuje, a kanał się rozrasta. Jak najwięcej kciuków w górę i oczywiście komentowanie. Dobrze. Teraz przechodzę do pokazywania kalendarzy, jakie zakupiłam w ciągu w sumie tego roku, bo w sumie te kalendarze kupiłam część w styczniu na wyprzedaży takiej po nowym roku, noworocznej wyprzedaży kalendarzy adwentowych po prostu. To jakoś tak stwierdziłam, że będą taniej, to kupię. I już Wam pokazuję, jakie zakupiłam. Także to będą po prostu kalendarze zeszłoroczne. Ale to nie o to chodzi, także lecimy. Pierwszym kalendarzem jest kalendarz z Alverde. Szczerze mówiąc, ja tych kosmetyków z Alverde jeszcze nigdy nie testowałam, także byłam bardzo ciekawa. Tam ze 2-3 lata wstecz miałam z Balea i byłam z niego bardzo zadowolona. A w tym roku, znaczy się w tym roku, postanowiłam, że sobie kupię właśnie z Alverde. Także to jest kalendarz zeszłoroczny. Ja go kupiłam na stronie internetowej DM-u, bo oczywiście DM-u nie mam tu w pobliżu. Także to jest mój pierwszy kalendarz, taki pielęgnacyjny. Nie pamiętam już, ile on kosztował, no bo ja to kupowałam w styczniu, a teraz mamy listopad, więc też mam to. Lecę po kolei. Mam też kalendarz dla pieska. Tutaj z różnymi takimi przekąskami z firmy Macet. Nie wiem, nie znam jej. Tutaj mam jedno okienko takie trochę tutaj wciśnięte i jest lekko otworzone, ale to nic, damy sobie radę. Także mam też kalendarz adwentowy dla psa. Everest się na pewno ucieszy. Ona jest takim łakomczuchem. Dobrze, dalej mam tutaj kalendarz też z DM-u. Tym razem z kolorówką z firmy, marki własnej DM-owskiej, Trend Up. Też nic nie miałam żadnych kosmetyków z tej firmy, bo tak jak mówiłam, DM od niedawna, znaczy się już w sumie od roku, ale wiem, że w zeszłym roku wszedł po prostu do Polski i dopiero teraz będę mogła przetestować tą kolorówkę. Napiszcie mi w komentarzach, czy mieliście coś z DM-u, z kolorówki Trend Up i czy Wam się to sprawdzało, czy nie. Ja będę dopiero teraz testować. Także pielęgnacyjny i kolorówkowy kalendarz już mam. Tutaj mam kalendarz dość mocno sfatygowany, nie wiem, jak to nazwać, dla króliczka. Tutaj jest dosyć, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie, ale na pewno mocno pognieciony tej strony właśnie. I tutaj po tej stronie wszystkie okienka są naruszone. Także no trudno. Ja to kupiłam na Allegro. Z sprzedawcą już się wtedy dogadałam, że mi zwrócił po prostu praktycznie całą kwotę za ten kalendarz, no bo on jest praktycznie mega pognieciony, sporo okienek jest otworzonych, no ale trudno. Z firmy Trixe. Kojarzę tą firmę, także króliczek też ma.
swój kalendarz. Powiem wam, że szukałam też kalendarza adwentowego dla żółwia, ale nigdzie nie znalazłam. No ale dobra. Teraz tutaj pokażę wam kalendarz adwentowy mojego starszego syna. On jest fanem Pokemonów. Zawsze mu się taki kalendarz marzył. No i w tym roku właśnie będzie miał. Także to jest mojego starszego syna, Artura, kalendarz z Pokemonami. Tutaj mam drugi kalendarz młodszego syna, Wiktora. I tutaj mam z firmy Schleich, jakaś niemiecka firma chyba, kalendarz adwentowy ze zwierzątkami ogółem na farmie. Taki mu się upodobał, kalendarz wybrał sobie, także będzie miał taki kalendarz. Mam nadzieję, że tutaj te okienka będą w porządku, bo tutaj coś trochę lata, ale myślę, że będzie ok. To te kalendarze moich chłopców kupiłam na Allegro. Dalej mam tutaj kolejny kalendarz adwentowy, tym razem 12-dniowy z DAF. Z tym, że ja go kupiłam na licytacji i on też mi przyszedł mocno pognieciony. Tutaj w środku widać, że jest jakieś jedno okienko otwarte. I po prostu sprzedawca mi wysłał ten kalendarz tylko zastreczowany w folię czarną, nic więcej. Nie był w żadnym pudełku i dlatego on mi się tak pogniótł. Tak samo ze sprzedawcą się dogadałam i 3/4 ceny po prostu mi zwrócił. Bo no niestety jest pogięty i pootwierane trochę niektóre są okienka, no ale trudno. Jaki mam, taki mam. Także z DAF, kosmetyki z DAF lubię. Z tego co wiem, to on chyba nie jest, że podobno testuje na zwierzętach, ale powiem tak. Lubię kosmetyki z DAF i od czasu do czasu kupuję, więc taki kalendarz. I przedostatni, który ja kupiłam jeszcze, jest to kalendarz, oczywiście nie mogło go nie być, herbatkowy. Ja to wzięłam z Irving i mam tutaj kalendarz adwentowy 24 dni z herbatą i tutaj mam po prostu różne herbatki na każdy dzień. Uwielbiam herbatę pić, ja jestem największą fanką, piję dużo różnych herbat owocowych, czarnych, czerwonej tylko nie piję, tej puerch, czy jakoś tak, bo mi po prostu nie smakuje. A tak to piję i zieloną, i białą, no po prostu każdy możliwy rodzaj. Także taką herbatkę Irving też sobie kupiłam. I te wszystkie kalendarze to w sumie kupiłam w styczniu. Oprócz chłopców, te zabawkowe, bo te kupiłam jakoś w czerwcu, później dużo. A tak większość tych kalendarzy kupiłam w styczniu na takiej wyprzedaży kalendarzy. Teraz pokażę wam, niedawno widzieliście na szorcie, kalendarz adwentowy z Glam Shopu. Zawsze mi się podobały te kalendarze z Glam Shopu, ale no niestety wcześniej ceny były takie dosyć mocno dla mnie zaporowe. A w tym roku Glam Shop wydał dwa rodzaje kalendarza, ten tańszy i ten droższy. I ja się skusiłam na ten tańszy właśnie, który był w sumie taką klasyką, bo jak oni zaczynali w Glam Shopie kalendarze, to właśnie z cieniami, tu są tylko cienie do powiek. Bo ten drugi droższy to on był chyba i z pielęgnacją, i z jakimiś akcesoriami, no i dużo droższy był. Także skusiłam się na ten tańszy, także bardzo się cieszę. Jak wiecie, uwielbiam cienie z Glam Shopu, są niesamowite. Dzisiaj też mam nawet na powiekach cień z Glam Shopu, także uwielbiam. I się skusiłam na ten kalendarz i kupiłam go w jakoś chyba na początku listopada, albo przełom października, listopada, jakoś tak.
Dobrze. Teraz pokażę Wam dwa kalendarze, które dostałam od mojej widzki Ani. Pozdrawiam Cię, Aniu. I wysłała mi dwa kalendarze. Jeden herbatkowy, bo Ania wie, że ja uwielbiam herbatę pić. I jest to z firmy Yogi Tea Organic Christmas Calendar. To jest niepolski kalendarz, także będę miała dwa herbatkowe kalendarze i super, cieszę się, u mnie się herbatki na pewno nie zmarnują. No i ostatni kalendarz w dzisiejszym filmie, najdroższy z tych wszystkich, z, można powiedzieć, wysokopółkowej, jakby to nazwać, marki, ceny, nie wiem. Jest to kalendarz z Ritualsa i ta wersja premium, czyli najdroższa z tego, co kojarzę. Także kosmetyków z Ritualsa nigdy nie miałam, nie kupowałam, nie testowałam. Także będę miała teraz co testować. Ogromny, ciężki kalendarz. Z tego, co wiem, to są takie domki, żeby ustawiać je. I tutaj Ania mi też dołączyła światełka do tego kalendarza, żeby to ładnie ułożyć i żeby to ładnie wyglądało. Także Aniu, jeszcze raz ogromnie Ci dziękuję za te kalendarze, które mi wysłałaś. A jeszcze a propos, Ania mi napisała, że jeszcze jeden kalendarz mi wyśle, ale on dopiero jeszcze idzie. Więc albo zdąży przyjść na vlogmasy i zaczniemy od pierwszego okienka, albo dojdzie troszeczkę później i wtedy nadrobimy te okienka, ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. Także trochę tych kalendarzy jest w tym roku, w tym pierwszym vlogmasie. Trochę zaszalałam. No, pierwszy vlogmas na moim kanale, także zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I tutaj jest do Was właśnie pytanie. Jak byście chcieli, żebym dodawała filmy? Czy chcecie, żebym nagrywała, powiedzmy, 30 listopada i zaczęła pierwszy dzień vlogmas i 1 grudnia wieczorem bym Wam wrzuciła film? Czy wolicie na przykład, że zacznę 1 grudnia, a 2 grudnia będzie film dopiero opublikowany z 1 grudnia? Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłam, że rozumiecie, o co mi chodzi. Bo nie ma takiej możliwości, żebym nagrała 1 grudnia i 1 grudnia wrzuciła film. Po prostu z przyczyn technicznych nie dam rady nagrać i opublikować tego samego dnia. No bo ja mam dom, dzieci, praca w domu, wiadomo, jest też wymagająca. Dzieci tak samo, no nie dam rady po prostu jednego dnia ogarnąć to wszystko. Więc albo w dzień wcześniej nagrywam i publikuję wtedy na drugi dzień, albo nagrywam tego dnia, jak zaczyna się vlogmas, 1 grudnia, a film wrzucam dopiero 2 grudnia. I tak myślę, że filmy będą się ukazywać codziennie o godzinie 19, 18, 19, o tak. Napiszcie właśnie mi w komentarzach, jak byście chcieli, czy dzień wcześniej, czy dzień później, bo no nie ma możliwości, żebym tego samego dnia to opublikowała. Także napiszcie mi, jak byście chcieli i o której godzinie, czy o 18, czy o 19. Także ja jestem otwarta na Wasze propozycje, chętnie właśnie poczytam w komentarzach, jak byście chcieli. Z tym, że po prostu jak zacznę wcześniej, to 24 Wigilię będzie już ostatni film i to będzie film już z przygotowaniami do Wigilii. Jeśli bym publikowała dzień później, no to 25 grudnia byłby już ostatni film z vlogmasów. Także no napiszcie mi w komentarzach po prostu, jak byście chcieli, jak to widzicie, bo mam dylemat z tym właśnie, czy zacząć dzień wcześniej nagrywać, czy nagrywać tego samego dnia, a dzień później po prostu publikować. No bo wiadomo, też jest czas, żebym ja to musiała zmontować, to też zajmuje trochę czasu,
kto publikuje i montuje filmy, to wie, że to się z tym schodzi. Także napiszcie mi po prostu, jak byście chcieli. Dobrze, już nie przedłużam. Życzę Wam miłego dnia i czekam na Wasze komentarze. Na razie. Cześć!